No dobra, będziemy sprawdzać wiedzę Polaków na temat Grecji, jej mitologii i legend. Teraz musimy sobie znaleźć jakichś kandydatów, którzy chętnie udzielą nam odpowiedzi. O, chyba mamy jednego kandydata. Może uda nam się z nim porozmawiać. Dzień dobry. Proszę, możemy zająć chwilę? Tak, proszę. No. A więc tak, chcielibyśmy porozmawiać z panem chwilę na temat Grecji. Jakie jest ogólnie pana wyobrażenie na temat Greków i całej Grecji? No, za dużo nie mam do powiedzenia o Grecji, bo nigdy w niej nie byłem. W Grecji byłem dwa razy. W roku 70. Piramidy. Groby. Tyle, ile oglądałem Europa da się lubić, to tam bardzo mówili o Grekach w samych superlatywach. Greki nie znam. W 76. Był bardziej cywilizowanym krajem, moim zdaniem. Pod względem artystycznym. Intelektualność. Mity greckie. Zna pan, słyszał pan trochę o tym? No, w szkole było trochę o mitach. Ja na mitach to się specjalnie nie znam, powiem wam. A są syzyfowe prace. Nić Ariadny, to najbardziej co pamiętam. A na przykład pamięta pani mit o Dedalu i Karze? A tak, tak, oczywiście, że pamiętam. A mogła pani opowiedzieć, o co w nim chodziło? Chodzi o to, żeby młodzi słuchali starszych. Prometeusz. Bogowie mu tak siedzieli na karku, to on chciał pomóc ludziom, sprowadził dla nich ogień, boski ogień, że mogli się rozwijać, pomagał ludziom przeciwko wszystkim przeciwnościom. Co ile punktów, takie pytanie jest? 3-4? O Ariadnie to się słyszało, ta, że ciągnęła za sobą nić słynna, tak, nić Ariadny. O Achillesie, który był postrzelony w piętę, stąd ta pięta Achillesa. Detal i Ikar, tylko tyle, że spalił się na słońcu. Panie, Ikar to pan wie, syn Dedala, Dedal pracował u Minosa, zbudował mu ten piękny, to wszystko są znane rzeczy. Prometeusz zapadł mi najbardziej w pamięć. Mógłby wam pan wymienić paru bogów greckich, przedstawić co oni robili, od czego byli? Paru bogów, no to generalnie jest Zeus, prawda? Walił błyskawicami. Najważniejszy był Zeus i jego otoczenie najbliższe, jego wszystkie Hery, tak, Hera, jeśli ja dobrze pamiętam. Jest Atena, Mondrala, jest Afrodyta, powala wszystkich na kolana. Chrystusa nie było, nie? O Zeusie i Herze każdy słyszał, ale o Hefajstosie już mniej ludzi słyszało, prawda? No i tak jest ten świat. Jest Ares, który po prostu rwie się do bójki. Sokrates też, tak, Grekiem był, czy nie był? Herkules? Czy kojarzy jeszcze pani takie powiedzenie jak stajnia Augiasza albo syzyfowe prace? Syzyfowe prace, tak. To jest ten facet, który tak ten kamień tak wciąga pod górę, mu ciągle tam spadał, nie? To książka. Kiedyś to było w tym. Syzyfowe prace to w lekturze szkolnej było. A stajnia Augiasza nie kojarzy sobie. Stajnia Augiasza? No, takie miejsce, gdzie jest bałagan straszny i no, nie da się posprzątać, jak mój pokój czasem. Przypuszczam, że zna pan znaczenie powiedzenia, mieć wątrobę jak Prometeusz. Ja bym przetłumaczył trochę inaczej to powiedzenie. O, tu jest Polska, tu się Po co były w ogóle tworzone mity greckie? No bo ktoś w coś powinien wierzyć, nie? Jak wszystkie legendy ku przestrodze pewnie. Najciekawsze to jest to, że to jest inny klimat, że tam ludzie zajęli się myśleniem. Że biednych ludzi oszukiwać. Nadzieja i praca dla faraonów, dla królów i innych. Czy generalnie podoba się panu mitologia grecka i czy uważa pan, że wnosi coś ciekawego do naszego życia? Ja jestem generalnie zafascynowany mitologią. Nie, to są fajne rzeczy, no fajne, ja to lubię, wie pan. To jest po prostu niesamowite, to jest tęcza, to są wydarzenia. To moim zdaniem to nie, bo to trochę barbarzyństwo jest,